słuchajcie, witam Was serdecznie na kanale Działaj w noworocznej, zimowej odsłonie. Korzystając z okazji, że po pierwsze jestem ponownie na naszym polskim, wspaniałym, zimowym, mroźnym morzem, ale także w związku z tym przeczytałem książkę bardzo mocno z morzem, oceanem związaną. Pomyślałem, że opowiem Wam o niej. Książka, od której zacząłem 2018 rok, książka, którą chciałem Wam bardzo polecić, to biografia Magellana. Nieprawdopodobna historia. Mówi się, że miarę wielkości czynu, wielkości człowieka jest wielkość przeszkód, które pokonało się w drodze do osiągnięcia, zrealizowania tego czynu. Patrząc przez ten pryzmat na to, co zrobił Magellan, trzeba mieć ogromny respekt do tego człowieka. Zdesperowany z tym, że jego własny król, król Portugalii, generalnie nie daje mu żadnego posłuchu, porzuca swój kraj, efektywnie zdradza swój kraj, zabiera tajemnice, które wykradł Portugalii, do króla Hiszpanii. Tego przekonuje do tego, aby wesprzeć ten jego szalony pomysł, aby wyruszyć w pustkę, po prostu w pustkę oceanów i odkryć legendarne przejście przez Amerykę drogą morską. Zdradza swój kraj, zostawia swoją żonę w ciąży, swoje dziecko i ostatecznie poświęca również swoje życie dla tej jednej idei dotarcia do Wysp Korzennych przez ocean, przez Atlantyk i w końcu przez Pacyfik. Statki, które otrzymał, aby wyruszyć tą szaleńczą podróż, to stare kutry po prostu. Stare, zniszczone. Co więcej, król, nie do końca ufając Portugalczykowi, że nie zdradzi go, że nie chce wywieźć go w pole, obsadza go generalnie wrogami. Ludźmi, którzy mają rozkazy od króla, że jeśli coś by poszło nie tak, że jeśli coś by im się nie podobało, to po prostu mają przejąć kontrolę, mają wyłączyć Magellana z dowództwa. Co więcej, ci generałowie, ci dowódcy, którzy wyruszają z Magellanem w podróż, no to Hiszpanie i bardzo, ale to bardzo nie podoba im się fakt, że rządzi nimi Portugalczyk i że to Portugalczyk przewodzi tej wyprawie. Wszystko to oczywiście sprawia, że Magellan płynie na tą wyprawę wśród wrogów. Musi zmierzyć się z buntem, musi zmierzyć się ze zdradą, dezercją, bo jeden ze statków, gdy już są w tym pasu, gdy je odnaleźli w końcu, jeden ze statków dezerteruje, opuszcza Magellana i ucieka z powrotem do Hiszpanii. Mało tego, w końcu, gdy po wielu miesiącach podróży Magellan odnajduje to paso, przedziera się na ocean, na Pacyfik, to nie koniec, to dopiero początek tortury, która ich czeka. Z jednej strony to jest wielki sukces, bo znajdują legendarne przejście przez kontynent Ameryki, ale z drugiej strony pojawia się piekielny problem, bo to jest to przed nimi pustka, ogromny ocean, nigdy nie przebyty przez człowieka i Magellan flotą, która już jest mocno poszarpana, zniszczona po tych miesiącach poszukiwań w bardzo trudnych rejonach świata, bo to jest rejon Patagonii, południa Ameryki Południowej, nieustannie targany wichrami, nieustannie targany sztormami. Te statki, już będące po prostu w stanie rozsypki, mają wyruszyć przez Pacyfik w totalną pustkę, w totalne nieznane. I ta wyprawa przez Pacyfik ciągnie się dziesiątkami, setkami dni. W trakcie tej przeprawy przez Pacyfik kończy im się oczywiście żywność. Właśnie między innymi przez to, że jeden z najlepiej wyekwipowanych statków zdezerterował, wrócił do Hiszpanii. Pozostałe statki są jeszcze mocniej okrojone, obrabowane z zapasów żywności. W związku z tym przez 100 dni, przez które przeprawiają się przez Pacyfik, pozbawieni są jedzenia. Dochodzi do straszliwego głodu. Załoga głoduje do tego stopnia, że pożywiają się wiórami z drzewa, żywią się skórą, którą obity jest statek, aby w jakiś sposób po prostu przetrwać ten piekielny okres. Magellan przodu przedziera się przez Pacyfik. Tragiczna podróż Magellana, pomimo tego, że dała mu nieśmiertelność w naszej świadomości, to kosztowała go życie. Życie, które stracił w bardzo głupi sposób, no niestety w bardzo głupi sposób. Nie opowiem Wam, jak Magellan skończył swoją podróż. Mogę Wam tylko powiedzieć, że skończyła się ona dla niego tragicznie, ale jeżeli chcecie poznać szczegóły, to zachęcam Was, żebyście po prostu sięgnęli po tą książkę, którą ja przeczytałem, lub jakąkolwiek inną biografię Magellana. Chociaż ta książka, którą ja przeczytałem, czyli biografia Magellana Stefana Zweiga, jest po prostu doskonale napisana. Warto po nią sięgnąć. Więc jeżeli interesuje Was to, jak
zakończyły się losy Magellana, to sięgnijcie koniecznie po jego biografię. Tak jak mówię, Stefan Zweig to jest jedna opcja. Jeżeli zainteresuje Was opowieść o Magellanie innego autora, to pewnie też warto po nią sięgnąć. Nieprawdopodobna historia. Jeszcze możemy podkreślić to, jak piekielnie trudna była to wyprawa. To generalnie w tą wyprawę wyruszyło ponad 200 osób do portu w Sewilli. Koniec wyprawy. Powrócił z 6 żaglowców tylko jeden, Victoria, i ten żaglowiec na pokładzie miał 18 osób z 200, ponad 200, które wypłynęły początkowo na wyprawę. Większość z osób przypłaciła życiem tą podróż. Nieprawdopodobna jest to powieść i dlatego z takim respektem patrzę teraz, co nasze polskie morze, chociaż oczywiście daleko mniejsze od Pacyfiku, ale mimo wszystko budzące respekt. Polecam Wam bardzo tą opowieść, ale nie tylko o książce chciałem Wam opowiedzieć. Chciałem Wam też opowiedzieć o takiej lekcji, którą wyniosłem z tej książki. Lekcji biznesowej. Bo to, co mnie uderzyło w tej opowieści, to, że wyprawa Magellana, wyprawa Kolumba, czy innych podróżników, o których uczyliśmy się pewnie na lekcjach geografii, to nie były wyprawy podróżnicze w takim sensie, jakim my postrzegamy podróżników dzisiaj. To nie były wyczyny, aby coś zdobyć, że to nie były wyczyny, które na celu miały czegoś opłynięcie, coś przejście. To były wyprawy biznesowe. Celem Magellana nie było przebycie Ziemi dookoła, to nie było wyzwanie, że o, chcę przebyć Ziemię dookoła świata w 80 dni. Nie, celem Magellana było zdobycie nowej drogi dla króla Hiszpanii, zdobycie nowych lądów, przetarcie nowego szlaku handlowego. To był cel. Celem było bogactwo dla Hiszpanii, dla króla, dla którego popłynął, ale także dla samego Magellana, który miał dostać 1/10 udziałów z wszystkich zysków z tej wyprawy i przyszłych zysków, które z tego będą płynęły. Jego synowie oraz ich potomkowie mieli otrzymać tytuły gubernatorów wszystkich ziem. Dodatkowo Magellan miał dostać prawo do 2 wysp, jeśli odkryje więcej niż 6 wysp w tej drodze. To nie była wyprawa dla chęci poznania nowej kultury. To nie była wyprawa, aby zobaczyć świat. To była wyprawa stricte biznesowa. I bardzo mi się ta myśl spodobała, bo myślę, że teraz rzadko myślimy w taki sposób o podróżach. Raczej podróże to jest właśnie opcja tego, żeby wybrać się gdzieś i cieszyć się nowymi smakami, obserwować to, jak żyją inni ludzie, inne kultury, zobaczyć część historii w architekturze, w muzeach. Ale nie myślimy o podróży. No i zapomniałbym, cieszyć się takimi krajobrazami, jak choćby ten przepiękny krajobraz naszego Bałtyku o zachodzie słońca. To jest myśl przewodnia dzisiaj naszego podróżowania. Nie ma za tym myśli biznesowej, przynajmniej w moim przypadku, aby zdobyć jakieś nowe kontakty biznesowe, zdobyć jakieś interesujące produkty, które mogły mieć wyższą wartość w Polsce. W tym roku, myśląc, planując podróż, chciałbym, aby ta podróż była choć odrobinę podobna do tego, w jaki sposób myślano o podróży w czasach Magellana. Aby to była też wyprawa z jednej strony, która daje mi możliwość poznania świata i kultury, który mnie otacza, ale miała też w miejsce tylko wydania pieniędzy w restauracjach, kawiarniach, hotelach, pomyśl i poszukaj opcji tego, aby te pieniądze pomnożyć. Ciekawa myśl i chciałbym Wam też z Wami tą myślą się podzielić. Szczególnie jeżeli interesują Was podróże i lubicie podróżować, to myślę, że warto też w taki sposób spojrzeć na podróżowanie i czegoś nauczyć się od tych wielkich odkrywców, śmiałków z czasów Magellana czy Kolumba. I jedna jeszcze ciekawostka. Wyprawa Magellana miała bardzo nikłą wartość handlową, bo co prawda koszty tej wyprawy się zwróciły z nawiązką, to jednak szlak, który odkrył Magellan, był tak trudny i tak wymagający, że po prostu nikt nim nie pływał, do tego stopnia, że w pewnym momencie zapomniano o nim i piraci wykorzystywali go do tego, aby tam ukrywać się i stamtąd wyruszać w jakieś zbójnickie wyprawy na kupców i inne galeony. Nieprawdopodobna książka, przepiękna historia, naprawdę gorąco Wam polecam poznanie historii Magellana i to tyle.